przeogromne, dlatego że to jest po prostu przywrócenie czegoś, co we Wrocławiu wydawało się, że padło bezpowrotnie. Cieszy to i raduje serce. Jestem zachwycony nie tylko browarem, ale przede wszystkim tymi młodymi ludźmi, którzy rozpoczęli to wspaniałe dzieło. I niech to będzie dobrym początkiem rozwoju browarnictwa we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wrażenie na mnie jest niesamowite. Trudno mi jest aż mówić, bo moje pierwsze wejście było takie, że pani jedna zobaczyła, że aż łzy w oczach mi stanęły, jak zobaczyłam, że są osoby, które pracowały w browarze Piast, że zostały zaproszone na to otwarcie, że to młodzi ludzie, którzy rzeczywiście chcą włożyć serce, żeby ten browar powstał i żeby to browarnictwo się z powrotem odrodziło we Wrocławiu. Sympatyczna atmosfera, właściciele przesympatyczni i widać w nich rzeczywistą pasję, którą ja odczułam, czytając z nimi wywiad w gazecie w maju. I wtedy sobie właśnie postanowiłam, że ja mam piękną kolekcję, bo 38 lat pracowałam w Piaście, mam piękną kolekcję szklanek i kufli i że jeżeli będzie tu kiedyś jakaś ekspozycja, to ją przekażę, bo moi synowie nie bardzo są jakoś tak w tym temacie zainteresowani. I dzisiaj przyniosłam taki piękny kufel, wydany na stulecie browaru piastowskiego, życząc Państwu też przynajmniej 100 lat funkcjonowania tutaj. Byłem prezesem słodowni Strzegom przez lat 25. Wrażenie imponujące. Urządzenia porządnej klasy, no i elegancki browar. Duże wrażenie, mam nadzieję, że się ładnie będzie rozwijał. Wspaniała inicjatywa, że coś się ruszyło. Bardzo jestem szczęśliwa, że w ogóle powstał ten browar, bo było 3 browary we Wrocławiu, nie ma jednego, także jest nadzieja, że chociaż taka namiastka tego będzie. Może wielkością to nie przeraża, aczkolwiek no nie wiadomo jak będzie później, bo wiadomo, że wielkość nie świadczy o jakości. Będziemy bardzo dumni, że mamy taki browar. No duże bardzo, bardzo się cieszę, że będzie browar chociaż w naszym miasteczku. Dużo wspomnień, tak? Wzruszające. No i trzymam kciuki za powodzenie, tak? Żeby to ruszyło dobrze. Tylko może mnie cieszyć, że są tego typu urządzenia, tego typu miejsca pracy i to na pewno będzie funkcjonowało, a ludzi, konsumentów, którzy we Wrocławiu będzie cieszyło, że będzie pierwsze wrocławskie piwo z browaru Stu Mostów. Są to najnowsze osiągnięcia. Właściwie w browarnictwie niczego mądrzejszego i lepszego na razie jeszcze nie wymyślono. Są to na pewno najlepsze rozwiązania, takie aktualne, jakie stosuje się w browarnictwie światowym czy europejskim. Także absolutnie niczym nie odbiega. I uważam, że ma warunki do tego, żeby produkować to naprawdę dobre piwo o recepturach takich, jak kiedyś się produkowało i o reżimie technologicznym takim, jak kiedyś się go stosowało. To znaczy nie piwo w 10 czy 12 dni, tylko doleżakowane, dofermentowane, no takie naprawdę jak piwo powinno być. Uważam, że bardzo wspaniała rzecz, ładne wykonanie, wszystko kwasówka, także życzę im dużo sukcesu i myślę, że ten sukces będzie, bo tak jak powiedziałem, to będzie browar, a nie fabryka piwa. Ten browar tutaj no, zrobił ogromne wrażenie, dlatego że po pierwsze sentymentalne, ponieważ to miejsce dla mnie jest sentymentalne. Dawny kino Wodomierz, to jest moja młodość, tutaj przychodziłam z różnymi sympatiami do kina i na filmy. To po pierwsze. Dwa, że to jest takie bliskie sąsiedztwo browaru Piasta, że stąd w zasadzie widać vis-a-vis rzeki, więc to dwa. A trzy, no ja życzę właścicielom sukcesu i żeby rzeczywiście, no, żeby ten browar zaistniał we Wrocławiu i żeby kontynuował tą wielką tradycję tutaj Wrocławia i Dolnego Śląska w dziedzinie browarnictwa.